Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj, tak jak wspominałem w poprzednim materiale, zrobimy sobie jakąś misję bojową w kosmosie, więc weźmiemy sobie jakieś bounty hunty i spróbujemy powalczyć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jak widzicie, stoję już na tle Cutlass Blacka. Także przetestujemy, jak się nim lata, jak się nim strzela. Generalnie statek, muszę przyznać, bardzo zacny. Polatałem nim troszeczkę. Zajebiste są silniki ze zmienną geometrią ustawienia. Podoba mi się. No i przy tym statku na jakiś czas póki co zostanę, nie? Ale nim przejdziemy do samej misji, chciałbym nawiązać troszeczkę do swojego poprzedniego materiału odnośnie bunkrów, w którym wspominałem o problemach z kontenerem. Także skaczemy teraz do materiału o kontenerze. Wspomnę o nim kilka słów, no i przechodzimy do misji. Okazało się jednak, że wszystko w miarę dobrze działa. Nie wiem, czy to po prostu przez to, że to była pierwsza misja, miałem jakieś fory. W każdym razie teraz po zakończeniu bunkra bez problemu, jak widzicie, mam odliczanie. Mam 30 minut na wyniesienie się. Jest to dosyć dużo czasu, zwłaszcza, że przygotowałem sobie wszystko. Po prostu zrobiłem to w taki sposób, że wybiłem wszystkich poza jednym. Zaniosłem sobie ich wszystkich na windę. Także teraz tak naprawdę zostało mi tylko tych dwóch gości. Też mi się udało ogarnąć troszeczkę sprawy z kontenerem. Jeżeli wejdziemy do niego normalnie, wyświetla nieskończoną pojemność. Nie wiem czemu, coś jest spierdzielone. Ale jak widzicie, itemki udaje mi się do niego chować. Nie wiem, czy uda mi się je wziąć. Mam nadzieję, że tak. Ale jeżeli wejdziemy przez lód i później przejdziemy do pełnego, już wyświetla pojemność OK i możemy zostawiać rzeczy, nie? Co prawda nie wyświetla tych rzeczy, które są faktycznie w nim. To mnie trochę niepokoi, zobaczymy, ale to dopiero na lądowisku sobie sprawdzimy. Patrzcie, zapomniałem broni, nie? Zostawić. Mam nadzieję, że będę miał dostęp do tych rzeczy, nie? Także jeżeli przez lód wejdziecie, później ten plecak rozwiniecie, nie? Przejdziecie jakby w pełne inwentory, to działa. Jak widzicie, tych itemów tutaj od cholery mam z tego bunkra. I fajnie by było to jakoś, kurde, ogarnąć, żeby ich nie stracić. Ale chciałbym jeszcze coś zobaczyć. Zróbmy to sobie w taki sposób. Weźmy... Aha, jesteśmy w Lorville, dobra. Czy damy radę go schować? Tak, jest zapełniony w 37%. Dobra, czyli... Teoretycznie... ta zawartość w nim się wyświetla, nie? Jestem już trochę spokojniejszy. Chyba take all po prostu będzie najbardziej optymalne. Jeszcze trochę zostało, nie? Tutaj rzeczy do przerzucenia. Póki tego nie naprawią, no niestety trzeba będzie się
jakoś tak bawić trochę durnie. Ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się jak najbardziej, że jest to opłacalne, ponieważ no tyle hajsu wpada. Wiadomo, dla starych graczy to pewnie nie jest jakoś tam bardzo dużo i w ogóle. No ale tutaj zakładam, że większość z nas jest początkującymi graczami. I jeżeli robimy te bunkry, no to fajnie by było jak najwięcej z nich uzyskać, nie? Okej, tutaj muszę się dograć, ponieważ materiał jeszcze nie został wypuszczony, a okazuje się, że chyba naprawili kontenery. Ponieważ jak widzicie, wchodzę normalnie przez F, nie wchodzę przez plecak, tak jak wcześniej wchodziłem. Mamy pojemność 2000, mamy nasz kontener, weźmy sobie cokolwiek, przerzućmy. Bez problemu możemy to schować. Bez problemu możemy to z tego kontenera wyjąć. Tutaj kontener już mam troszeczkę zapełniony, ponieważ stwierdziłem, że zrobię sobie porządek i przerzuciłem trochę broni do niego. Także to, co wspominałem o kontenerze, jednak okazuje się już nieaktualne. Zostało to naprawione i super. Chociaż też widzę, że nie do końca, nie? Bo jakby widzicie, zapełnienie rośnie. Pomimo, że ten przedmiot wyjęliśmy, czyli na razie to działa w jedną stronę, ale spróbujmy jeszcze raz do niego się dostać. No i już jest wszystko ok, nie? Już jest wyzerowane. Także kontenery zostały naprawione. Nie wiem kiedy, ale widocznie jakiś patch wszedł i kontenery już działają w miarę ok. Drugim uciążliwym błędem, jaki znalazłem, pewnie zostanie to kiedyś rozwiązane. W każdym razie no, w tej chwili jest to dosyć wkurzające. Jeżeli coś chcemy sprzedać całościowo, nie? Tutaj mam aforit, czyli coś, co tam wydobywaliśmy z jaskiń, jak szukaliśmy tych zwłok, nie? Z misji. Kiedy próbujemy coś sprzedać całościowo, jedna sztuka to jest 152 jednostki. Za 17, które mamy, mamy 2592. I mamy koszt transakcji niepasujący, nie? Coś jest nie tak. Ale jeżeli spróbujemy sprzedać to pojedynczo, czyli 152 za sztukę, nagle jest ok, nie? Nie wiem, o co chodzi. Możliwe, że jakoś tam źle przelicza dziesiętne, bo chyba tutaj też na bazową cenę jakieś tam się dziesiętne tego składają. To coś gdzieś tam się zgubi. A spróbujmy sprzedać 10. 152, czyli 1500... Powinno być 1520, nie? Skoro 152. Mamy 1525, czyli faktycznie są jakieś tam po przecinku liczby i już się gubi. Już nie chce tej sprzedaży zaakceptować. Także no niestety póki co takie rzeczy musimy sprzedawać po jednej sztuce. Co dziwne, niektóre z nich udaje się sprzedać całościowo, ponieważ tam wcześniej widzieliście chyba, jak nie jestem pewien, czy pokazywałem to w filmie, ale wydaje mi się, że tak całościowo mogłem sprzedać, nie? Jakiś tam wydobywany pierwiastek laserem. Tutaj musimy się pierdzielić pojedynczo, co jest troszkę wkurzające. No ale myślę, że to nie jest jakiś duży problem. Generalnie wystarczyłoby, żeby zaokrąglili ceny do całości. 152, tu już mamy 305 przy dwóch. Powinno być 304 w zasadzie, nie? O, po dwa się udało.
Ciekawe, spróbujmy po 4. Przy 4 już jest błąd, nie? Także no... Druga taka uciążliwa sprawa. No ale też nie jest to uniemożliwiające grę. Też możemy spokojnie sprzedawać, tylko się musimy z tym znacznie bardziej napierdzielić, niż po prostu zaznaczyć maksymalną ilość i sprzedać, nie? No cóż, szukamy błędów dalej. No a teraz przejdźmy do misji właściwej. Przy okazji wspomnę tutaj o jeszcze jednej rzeczy. Trochę wkurzające jest to, ponieważ, tak jak powiedziałem, mamy zmieniony statek na medium, a niestety wciąż jesteśmy w hangarze z dość małym wlotem i uwierzcie, wlecenie tutaj jest naprawdę dość karkołomne, nie? Wylot tak samo, ale wydaje mi się, że lądowanie jest trudniejsze niż start. I lecimy na Panty Huntera. Tutaj niestety, nim zaczniemy sobie śledzić nasze cele, musimy, widzę, wykonać misję treningową. Kosztuje 500, więc sobie weźmy ją, no co nam szkodzi. Nie wiem, czy Call to Arms też będzie tu działało. Zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. Także co my tu w ogóle mamy zrobić? Nie mam pojęcia. Lecimy na żywioł. Kurde, mocno się zastanawiam, czy nie wziąć do tego eye trackera i sterowania głosem, nie? Wspominałem, nie, że tutaj start jest dość karkołomny. W sumie, jakby nie patrzeć, lecimy na styk, nie? O, zerknijmy teraz. Dobra, wynośmy się stąd. I żeby było jasne, mam w tej chwili Cutlass Blacka, ponieważ tym statkiem bezproblemowo da się już kopać, więc co prawda jeszcze nie posiadam pojazdu, nie? Ale
Kurna. Tyle razy, nie? Mówiłem, żeby tankować. Ach. A sam tego nie zrobiłem. Line to target. Kurde, nie chce mi się... Wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. Widzę, że bezpośrednio nie da się tam skoczyć. Będziemy musieli przez OM-y lecieć. Dlatego warto jest też dosyć... Często korzystać z komputera pokładowego, a nie samemu. Dlaczego? OM-ki to są punkty, jakby, które komputer ustala, którymi musimy skoczyć na odpowiednie miejsce, nie? Takie jakby przystanki po drodze, nie? Którymi musimy się kierować. Więc sobie tak też poskaczemy. Dodatkowo, jeżeli ustalicie kurs na poprzez komputer pokładowy, będzie wyświetlało wam tylko i wyłącznie główny cel i właśnie OM-y, nie? Nie będziecie mieli tutaj pierdyliarda celów, którymi się będziecie rozpraszali, więc jak najbardziej komputer pokładowy jest na plus. Ręczne latanie czasami się sprawdza, czasami jest ono jedynym wyjściem, jeżeli komputer sobie nie radzi, ale zdecydowanie lepiej jest właśnie, jeżeli tylko jest taka możliwość, użyć OM-ki, nie? Jeszcze OM1, dobra. Tylko cholerka wie gdzie... A, dobra, mamy ją. No i tu ptamy na właściwe miejsce. Dobra, przełączmy sobie na uzbrojenie, ponieważ tutaj chyba będzie dym. Troszkę średnio mi się to podoba, że w polu asteroidów, co prawda bardzo dużo ludzi sobie chwali walki tutaj. Ale ja mimo wszystko Hideo Collado. A my mamy rozwalić kogo? Maslin coś tam, dobra, czyli to nie jest nasz cel. Nie wiem, czy takim zwykłym skanerem go wykryje, nie? Czy nie warto użyć tego skanera?
Nie wiem, co się odpierdoliło. Jakiegoś crime stata dostałem i nie wiem za co. Mam nadzieję, że będziemy mogli... Dobra, mamy gościa. Mam nadzieję, że jakoś uda się nam go... Mówię tu o crime stacie oczywiście, nie? Mam nadzieję, że uda nam się pozbyć, nie? Tego crime stata. Zobaczymy. Możliwe, że wiecie co? Chodzi o to, że chcieli mnie zeskanować albo coś. Się nie zatrzymałem. Cholera wie. Mamy jakiegoś dziada, ale też jest chyba drugi na radarze. Zaraz może się zrobić kiepsko. Trochę żałuję, że tutaj nie mam swojego Avenger Tytana, nie? Byłoby o tyle łatwiej, że jest chyba ciut bardziej manewrowy niż... niż ta krówka, którą latam. No ale jeszcze mamy jego kumpla do rozwalenia. Zdecydowanie to nie jest myśliwiec, ale lata się nim całkiem dobrze. Myślałem, że będzie gorzej, że będzie bardziej ociężały, nie? W porównaniu do naszych celów. Teraz dość istotna sprawa. Tak jak broń energetyczna nie traci w żaden sposób amunicji, tak pamiętajcie o tym, że no niestety amunicja już się kończy. Mówię w broni balistycznej, nie? Tak dosyć ostrożnie do niego strzelam, bo chciałbym zobaczyć, czy uda mi się go zniszczyć. Bez niszczenia, że tak powiem, nie? Lećmy od niego do niego od drugiej strony.
Dobra, spróbujmy, nie? Zobaczymy, czy się uda coś z tego wraku odzyskać. Mam kombinezon, mam multitoola, więc jest szansa. Że może uda się coś zebrać. Trzeba uważać tutaj. Jest to moja pierwsza wycieczka w kosmosie, tak żeby było jasne. Ale jest to zrobione w taki sposób, że jak już nadacie sobie pęd, to lecicie w tą stronę, nie? Nie do końca mi chodzi o to, żeby cały statek przenosić. Ale chyba się nie da wymontować tej broni. Ale widzę, że jest otwarty luk. Więc być może uda się tu coś ogarnąć. Jest wyrko. Nie otworzymy. No niestety, ładownię miał pustą, więc... Lipa, miejsce na broń. Dobra, słuchajcie, myślałem, że coś w ładowni będzie miał. Niestety się przeliczyłem, ładownia pusta. Broń chyba też jest tutaj na stałe. Szkoda. Dobra, wracamy do naszego statku, nie? Jeżeli znajdziemy jakieś większe cele, istnieje możliwość jak najbardziej znalezienia czegoś w ładowni. Czasem nawet całkiem porządnych fantów, nie? Więc warto sprawdzać, o ile statek nie wybuchnie, jak najbardziej warto takie wraki sprawdzać, nie? A tym razem mieliśmy pecha, no ale to nic. Trochę martwi mnie ten crime status, ale może to ogarniemy. Nie spotkałem się z tym, nie czytałem o tym i nie mam pojęcia, jak tu sprawę załatwić, nie? Spadł mi chyba w Civilian Defense trochę. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy wylądować i... Gdzie on jest? Wylądować i to ogarnąć. Mam nadzieję, że pozwolą mi, nie, wylądować.
Ja wiem, że ta misja nie wyglądała zbyt dynamicznie, ani zbyt fajnie, ale no pamiętajcie, że daleko mi do wprawnego pilota. Nie wiem, co ja zrobiłem. Coś nie tak nacisnąłem. Weźmy się stąd, wynośmy. Oczywiście cały czas mnie martwi ten crime level, ale mam nadzieję, że jest na tyle niski, że damy radę po prostu zapłacić za to w terminalu, nie? Na stacji. Mam nadzieję. Żeby się zaraz nie okazało, że chłopaki mnie tu kurna zestrzelą. Oby nie, szkoda by mi było trochę nie tyle statku, bo statek raczej odzyskamy, ale sprzętu, nie? Który mam na sobie. Cicho, tam jest jakiś statek, więc raczej lądowisko będzie w tą stronę. W sumie mogłem tą serię nazwać Poznajemy Starcy Cena, nie? No ale Szukamy Błędów też jest dość pasujące, jakby nie patrzeć. Widzicie gdzieś tu kurna lądowisko? Bo ja na razie nie widzę. Duża szansa jest, że gdzieś za tym budynkiem się znajduje. Tutaj niestety ilość monitorów w kutlasie nas skutecznie ogranicza pole widzenia, chociaż nie jest najgorzej. To mogłoby być lepiej, nie? A dobra, chyba widzę hangary, więc skierujmy się bardziej w tamtą stronę. Dokładnie, mamy lądowisko. Gdzieś tutaj jest jakieś miejsce, do którego za bardzo nie można wlatywać. Nie? Trochę ciulowo, że zrobili to przy lądowisku. Ale jest to do ominięcia na szczęście. No i teraz oczywiście, nie? Lądowanie. Wypadałoby trochę chyba nawet zwolnić to, żebyśmy nie przypierdzielili. Hangar szósty. Oczywiście otwierają nam ten malutki hangar, którym no teoretycznie, jak widzieliśmy, da się wylecieć bez kombinacji. Ale w praktyce jest to cholernie trudne. Powiem wam, że próbowałem z może trzykrotnie. I cholera, naprawdę wymaga to wprawy, nie?
On jest chyba w kwadracie, nie? Więc nie ma tu zbytnio różnicy, jak do niego podejdziemy. Myślicie, pierdyknę czy się zmieszczę? O, już widzę, że pierdyknę. Wiecie, co jest najgorsze? Że on w zasadzie... wydaje się... naprawdę na tyle mały, że spokojnie tutaj można wlecieć. Ale kiedy robicie to z kokpitu, to jest cholernie ciasno, nie? No, powiem wam, że... przedupczyliśmy chyba. Nie jest strasznie może jakoś, ale o coś zahaczyliśmy lądując. No, amunicja do statku już jest trochę droższa, nie? Hydrogen, no nie patrzy, że tysiaka, ponieważ hydrogen nie tankowałem jak latałem na bunkry. Po prostu jakoś mi się zapomniało, więc mea culpa. Tutaj byśmy tego paliwa tak dużo nie stracili. I normalnie obwiesiłbym piękne zwycięstwo. Bounty Hunter. Więc chyba mamy zaliczoną. Zobaczmy oferty, czy mamy... Tak, już mamy 4 oferty w Bounty Hunter. Później chyba możemy jakby rozwinąć swoją licencję ciut szerzej. To jest całkiem fajne, ale teraz zajmiemy się bounty, które jest na mnie nałożone. Wydaje mi się, że to lądowanie było dalekie od idealnego. Chyba się na czymś opieramy. Dlatego profilaktycznie nie będę otwierał rampy, tylko spróbujemy wyjść bocznymi drzwiami, wiecie, bo... Nie, no jest okej, słuchajcie. Może lekko gdzieś przodem zahaczyliśmy o coś, ale ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że pięknie wylądowane. W końcu żyje, nie? Dobra, ale lećmy sobie do terminala no, żeby zdjąć z siebie tego crime stata, nie? Przynajmniej mam nadzieję, że do tego są te terminale, które tam tyle razy mijałem. I mam też cichą nadzieję, że strażnicy nie odstrzelą mi łba, jak będę tam próbował dobiec. Gdzieś tu mijałem kiedyś... Dobra, strażnicy na nas nie reagują, więc jest dobrze. Terminale... O, właśnie. O te terminale mi chodziło.
Aha, wyłączmy może latarkę. $20,000, fuck. Trochę to drogie, nie? Dobra, wolę zapłacić i mieć czyste konto, nie? Zrobi się jeden bunkier i kasa będzie odzyskana jeszcze z nawiązką. Ale boli, boli. Nie łamcie prawa. Także co, misje w kosmosie, strzelanie w kosmosie. Mówiłem, że niezbyt dynamicznie to wygląda może, ale pilot ze mnie jeszcze dupa, a nie Asprze stworzy. Robiłem to po macku, było to mój tak naprawdę pierwszy jakiś tam, pierwsze spięcie w kosmosie, pierwsza potyczka i nie wiedziałem, z czym to się je. Ale jakoś sobie poradziliśmy, nie? I to bez używania rakiet, patrzcie. Zupełnie zapomniałem, że przecież jeszcze posiadamy rakiety w naszym arsenale. I tak jak misje właśnie Bounty Hunta, te początkowe spokojnie możecie zrobić nawet Aurorą, nie? Chociaż Avenger Titan byłby tu zdecydowanie lepszy, to Aurora na te początkowe misje wystarczy. Możecie sobie spokojnie robić nią te pierwsze Bounty Hunty. Co prawda problem będzie, jeżeli znajdziecie jakiś fajny ładunek na statku, ponieważ no, nie ma ona miejsca, żeby ten ładunek przechować, nie? Avenger Titan już takie miejsce by posiadał, już w razie czego jakbyście jakieś cargo znaleźli cenne, już byście mogli je zabrać, nie? Sam model lotu, powiem wam, jest przyjemny, ale brakuje mi tutaj joysticków, brakuje mi tutaj head trackera i zapewne się wyposażę w te rzeczy, ponieważ całą pewnością zostanę trochę dłużej w uniwersum Star Citizena i warto chyba będzie doinwestować właśnie w takie rzeczy. Zwłaszcza, że no one też do innych gier ewentualnie się przydadzą kiedyś, nie? Czy musimy lecieć do Marii? Nie, ale możemy sobie przez nią przebiec, żeby sobie skrócić trochę drogę. Także co, Bounty Hunt? Zarobek też nie jest jakiś duży, bo tam widzieliście 4000, no ale wiadomo, im więcej tych misji zrobicie, tym więcej będziecie, tym trudniejsze będziecie mogli brać i więcej za nie dostawać, nie? Chociaż wydaje mi się, że łatwiej jednak by było zrobić sobie na przykład co takiego? Bunkry, nie? Dużo większy zarobek i łatwiej to ogarnąć, więc oczywiście wybór należy do was, ale jak najbardziej lepszym zarobkiem są chyba bunkry niż Bounty Hunty. Ale jeżeli ktoś lubi latać i strzelać, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robił, nie? Dobra. Ja kończę. W następnym filmie weźmiemy się za jakiś inny rodzaj misji. Może researcha spróbujemy sobie zrobić. A teraz spadam. Ha! Trafiłem go w końcu. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. No i na razie, do zobaczyska.